bow, a bow, a bow, 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 a bow, a bow, 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 a bow, a bow, bow, bow. Mam na imię Witek, jestem 40-latkiem, mieszkam w Warszawie, urodziłem się w Warszawie. Zawsze bardzo lubiłem podróże i dużo się musiałem uczyć, żeby się nauczyć, że do podróżowania potrzebny jest czas. Pracowałem 10 lat w różnych korporacjach na etacie. Musiałem prosić swoich szefów o pozwolenie na urlop. Nie zawsze dostawałem zgodę, to jest najciekawsze. Także ta sytuacja mnie troszkę męczyła, nie odpowiadała mi. Zacząłem szukać innych rozwiązań. Miałem przerwy pomiędzy jedną pracą a drugą. Narastało coś we mnie. Chciałem coś zbudować, najpierw jakiś domek gdzieś w ogóle poza miastem, ale też procedury, też pytanie się znowu kogoś o pozwolenie i jakieś koszty bezsensowne. I wszystko się dobrze złożyło, że dzięki wcześniejszym podróżom, doświadczeniom kupiłem kampera. W ciągu roku pracuję głównie w miesiącach letnich, bo uprawiam czynnie żeglarstwo i prowadzę rejsy. Był taki czas, że organizowałem rejsy według planu kalendarza, ale okazało się, że aż tak dużo nie potrzebuję pieniędzy, a też nie lubię bardzo planować. Miesiąc w roku, on jest podzielony na odcinki, ale w sumie miesiąc w roku żegluję. Udostępniam kampera swoim znajomym, gościom albo na imprezy jakieś. Mam też swój udział przy promowaniu ciekawych projektów społecznościowych. To są drzwi jak do domu. Tu jest mój stół, jadalnia. Tam śpię na górze. Łóżko teraz podniosłem, żeby było wygodniej. Kuchnia, z tyłu łazienka z prysznicem, kamper w 5 metrach, naprawdę dużo się zmieści. Może kawkę? To kawkę. To ja zrobię kawkę, naleję wody, jest jerbkę możemy zrobić, albo kawkę. Warto obliczać wszystko w skali roku. Nie w skali miesiąca, od pierwszego do pierwszego, po skali roku, bo są miesiące, kiedy się odpoczywa, się nie pracuje. Trzeba po prostu sumować wszystkie koszty. I tak były lata, kiedy wystarczyło mi w zupełności tyle, ile jest dni w roku razy 10, czyli nawet poniżej 4000. Moje codzienne utrzymanie oscyluje wokół 10 zł cały czas. Po prostu mam taki kompas. Czasami jest 20, czasami 5. Czasami nic nie wydaje, a później 30. Kampera można kupić w sezonie za 15 tysięcy, a po sezonie za 10, bo to jest sezonowy sprzęt. I bardzo dobrym momentem na zakupy kampera jest jakoś tak październik, listopad. Wtedy są najlepsze przeceny. Mam bardzo dużo czasu i angażowałem się sam w wiele rzeczy. I się bardzo dużo nauczyłem na nowo, po swojemu. To teraz pomagam wielu ludziom i naprawdę sam się zaskakuję, jakie mam pomysły.